Shepard, chyba ich mamy. Horyzont, jedna z naszych kolonii w układach Terminusa, nie daje znaku życia. Jeśli nie jest właśnie atakowany, to zaraz będzie. Czy Mordin opracował już środek przeciwko rojom poszukiwaczy? Jeszcze nie. Miejmy nadzieję, że umie pracować pod presją. Musisz wiedzieć o czymś jeszcze. Członek twojej dawnej załogi, Ashley Williams, jest na horyzoncie. O ile wiem, Ash należy do przymierza. Co robi w układach Terminusa? Oficjalnie chodzi o program poprawiania stosunków przymierza z koloniami. Ale oni coś knują. A jeśli posłali chorąży Williams, to musi być coś wielkiego. Może należałoby ją o to zapytać. Zbieracze od tak wybrali sobie kolonię z jednym z członków mojej dawnej załogi? Nie wierzę. Nie powinno cię dziwić, że zbieracze się tobą interesują. Szczególnie jeśli pracują dla żniwiarzy. Może chcą dotrzeć przez nią do ciebie. Prześlij współrzędne. Zaraz tam ruszymy. Nie mieliśmy dotąd tak wczesnego ostrzeżenia, Shepard. Powodzenia. Joker, kurs na horyzont. Muszę iść do profesora. Tak jest, komandorze. Powiedz, że coś masz. Tak. Lilith. Mamy problem. Dalej nie można skalibrować matrycy celowniczej. Wieże obronne będą bezużyteczne, póki czegoś nie zrobimy. Przykro mi, pani chorąży. Najważniejsze są teraz systemy komunikacyjne. Jasne. Dziwię się, że tutejsi ludzie jeszcze mnie nie obwinili za tę awarię. Tutejsi nie ufają przymierzu. To nie jest nic osobistego. Co to takiego? Wszyscy do bunkra. Będę was osłaniać. Już! Jesteśmy zwiastunem ich doskonałości. Przygotować tych ludzi na wywyższenie. Witajcie właśnie tym akcentem moim imieniem w kolejnym odcinku z serii Aldara Base Mass Effect 2. Kogo będziemy tutaj potrzebować? Specjalnie nie mówiłem nic w tym wstępie, gdyż chciałem właśnie, żeby taki ten wstęp był. Myślę, że możemy Mordina wziąć ewentualnie.
jeżeli on się przyda, może się przydać, tak mi się wydaje. Dobra, ja tutaj ustalę to. Myślę, że to nie ma większego tutaj... Może ma sens, żeby pokazywać to. Misja dysrupcyjna. Buduje krótkotrwałe porażenie wrogów syntetycznych. Myślę, że to się może przydać. I amunicja zapalająca wtedy. Tak, to będzie dobre. Garus. Dobra, tu wybiorę to po prostu, nie ma sensu, żeby to pokazywać wszystko. Dobrze. Tak oto lądujemy na horyzoncie. Dosłownie i przynośni. A to, jak pamiętamy, jest statek żniwiarzy. Jak mi się wydaje. Podobny w każdym razie z jedynki, nie? Mordin, jesteś pewien, że ulepszenia pancerzy ochronią nas przed rojami poszukiwaczy? Pewność jest niemożliwa. W ograniczonej liczbie jednak powinny utrudnić wykrycie i ukryć nas przed rojami. Teoretycznie. Teoretycznie. Brzmi obiecująco. Technologia eksperymentalna. Do sprawdzenia tylko przy rojach. Trzeba sprawdzić osobiście. To ekscytujące. Będę blisko. To następny cel. To jest chyba tam dalej. Właśnie się zastanawiam, czy tu pasuje tą celestę. Oczywiście. No Garus, kurde, jadł się tam. Szkoda, że stoję pod wiatrem. Szkoda, szkoda. No to mamy, że tak powiem, pierwsze spotkanie ze zbieraczami. Dobra. Chyba wszystko. Dobra, zobaczmy. Może coś będzie ciekawego. To jest jedyne skrzynia do rozwalenia, tak? Tak. Dobra. Przeczeszmy teren. Może będzie coś do zebrania. Pojemnik z materiałami wybuchowymi. No. No. Przeskakuj! Nie, to nie. Są gdzieś ogniwa, są. Ogniwa dobrane ciężkie oczywiście. Skrzynia z materiałami wybuchowymi. Gdzie ta skrzynia jest? Z materiałami wybuchowymi. A, nie, no to wiadomo, że to trzeba rozwalić po prostu. Dobra. To chyba wszystko. Na temat. 6000 kredytów. Dużo niebieskiego to. To z takimi kropeczkami. Gdzie są te kropeczki? Tutaj trochę zielonego na środku i trochę tu. Dobra, jest pięknie. Wow. Podoba, że to jest tak dziwnie. Statek zbieraczy zakłóca komunikację. Jesteśmy zdani na siebie. To będzie oczywiście jakaś walka. Zanosi się na walkę. Zombiak! To pomoże!
zostawię pochłaniacza. Trochę jak wyglądają jak zergi, nie? Ze stokatami. Znaczy, nie no, to jest zbyt dalekie wyjście z porównaniem, ale... To wygląda jak zombie używane przez Getty na Eden Prime. Myślałem, że Getty dostały te technologie od suwerena. Człowiek iluzja miał rację. Zbieracze współpracują ze żniwiarzami. No to tak mieliśmy takie... domysły. Martwy zbieracz. A co to takiego? Ciężki spod skóry. Dobra. Fajnie, będziemy mieć nową technologię. To trochę nie uśmiecha mi się właśnie, że tak powiem, używanie... Zombie o cechach ludzkich. Czyżby przystosowani koloniści? Nie. Getty zmieniały ofiary w zombie na olbrzymich kolcach. My nic takiego tu nie widzieliśmy. Zbieracze musieli już mieć zombie. Chcieli porwać kolonistów żywcem w jakimś innym celu. Żywc ofiary... To nie są te same istoty, z którymi walczyłem na Eden Prime. Są bardziej zaawansowane. Prawda, nie pamiętam za bardzo, ale skoro tak mówię... Ale tak dalej zdychają, jak je ustrzelić. Dokładnie. Chodźmy ratować kolonię. Pamiętajcie, że trwa atak na kolonię. Ruszajmy! Ruszajmy! Nie będziemy się zbytnio tutaj rozwodzić nad nimi, skoro i tak są zombiakami. Te wszystkie puste budynki... To niepokojące. Nie ma żadnych śladów oporu. Szybko poszło. Wow. Zbliża się. Tam jest ktoś. Strzelaj. Trochę nie w tym miejscu tarczę sobie postawiłeś. No proszę! To pomoże. Dobra. Przepraszam, to jest nieruchomy kolonista. No. Już idę. Jestem za tobą. Wejdźmy tu. Może coś właśnie... Jest wyraźnie. Safe. Na 4800, bateryjka. C. Gładzić noga. Tu był gdzieś taki ten. Bateryjka. Tu jest C. Wow! Nie, ale się kurde. Ale spieprzyłem. Dobra, nieważne. Bardzo prosto są te etapy robione. Bardzo prosto są, jak zauważyliście, także to jest kurde. Świadoma, uwięziona w polu zastojowym. Fascynujące. To trwa już bardzo długo. Co trwa? To co mam z nim zrobić? Coś tu było. Do wzięcia. Miota cząsteczek. Przepraszam, tylko ja mogę. No i dobra. O!
Mam miotak cząsteczek. 300. Noćka. Przejął go. Przejmuję bezpośrednią kontrolę. Generał zbieraczy. No i ciekawe. Nie powstrzyma. Straciłem tarczę. Ale ja jestem ten. Miotacz cząsteczek zbieraczy. Zobaczcie, jak mu schodzi to wszystko, nie? Ale dziwne to trochę jest, nie? No! Wow! No! Kurde! No, drugą stroną pojedziesz. Ja ci przejmę kontrolę. Poznasz ból, Shepard. Cel! Wiem, że to czujesz. Co ty możesz wiedzieć o czuciu? Nasza moc nie ma sobie równych. Kto zadaje ci ból? Potwierdzam! Chodźcie do mnie. Bo nie wiem, z kim walczycie. Idę z tobą! Przy tobie! Tu jest coś do wzięcia jeszcze? Chyba nie. Oczywiście. Jestem za tobą. Tam są drzwi do skakowania. Coś jeszcze tutaj jest. Bateryjka. To. C, Y, C, C. Dobra. Szafka z bronią. O! No ładnie. Mamy towarzystwo. Wyłaź stamtąd! Czyżby Ashley? Nie. Jesteście ludźmi! Co wy tu robicie? Sprowadzicie ich tutaj! Oczyściłem drogę. Masz szczęście, że nie siedzisz teraz w ładowni statku zbieraczy. To byli zbieracze? Czyli oni istnieją? Myślałem, że są zmyśleni, że to propaganda mająca nas zatrzymać w przestrzeni przymierza. Nie, dorwali Lilith i Stena. Prawie wszystkich dorwali. Muszę wiedzieć, z czym mam do czynienia. Mów wszystko, co pamiętasz. Parę godzin temu urwała się łączność. Zszedłem tu, żeby sprawdzić sieć komunikacyjną. Wtedy usłyszałem wrzaski. Wyjrzałem i zobaczyłem roje robali. Unieruchamiały każdego, kogo dotknęły. Zamknąłem drzwi. To diabła, to wina przymierza. Przysłali tutaj całą Williams i wybudowali wieże obronne. To przez nich staliśmy się celem. Może zbadamy, właśnie, powiedz nam. Opowiedz mi o wysłanniku przymierza. Dokładnie, właśnie. Chorążym Williams? To podobno jakaś bohaterka czy coś w ten deseń. Dla mnie to bez znaczenia. Wolałbym, żeby została w przestrzeni Rady. Wiesz, co robiła na horyzoncie? Miała nam rzekomo pomagać w uruchomieniu wież obronnych. Odnoszę jednak wrażenie, że przybyła tu w innym celu. Może po to, żeby nas szpiegować? Właśnie, opowiedz o wieżach obronnych kolonii.
To dar przymierza. Lasery systemu Guardian o dużej mocy miały uniemożliwić wrogim statkom lądowanie w pobliżu kolonii. Trzeba było specjalnie dla nich zbudować potężny podziemny generator. Tyle, że nie potrafiliśmy uruchomić systemu celowniczego. Przymierze dało nam olbrzymią spluwę, która nawet nie strzela prosto. Durne sukinsyny. Dobra. Macie budowle obronne? Możemy je wykorzystać przeciwko statkowi zbieraczy. Możemy. Najpierw trzeba by skalibrować system celowniczy. Nigdy dobrze nie działał. To nie powinno być trudne do rozgryzienia. Podaj tylko miejsce. Idźcie w kierunku głównego nadajnika po drugiej stronie kolonii. Trudno go nie zauważyć. Urządzenia celownicze są u podstawy. Dobra. Chyba lepiej, żebyś nie plątał się nam pod nogami. Chyba lepiej. Też właśnie tak sobie pomyślałem. Wypuszczę was, ale potem zamykam drzwi. Nie mogę ryzykować. Powodzenia. Przyda wam się. Dobra, jeszcze weźmy apteczkę. Może coś tu jest do wzięcia jeszcze. Rafinowana platyna. Tu może zmienimy broń. Ponieważ... Vindicator, ulepszenie pancerzem, tarczem bardziej ambitycznym. Myślę, że skutecznie. Dobra, akceptuj. Akceptuj. Mordzolus. Tego predatora weź. Dobra, lecimy. Dobra, moi mini, ja tu będę kończył. Jeszcze sobie save ścienny otworzę, ale będę kończył, ponieważ mam mało miejsca na dysku, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Atari Plays Mass Effect 2, kiedy to będziemy właśnie kalibrować pewnie działo przeciwko statkowi zbieraczy. Trzymajcie się, na razie, pa pa!